Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj koniecznie kanał. Ekstra! Teraz jeszcze tylko zaznacz, że chcesz otrzymywać wszystkie powiadomienia i jesteś prawdziwym widzem. Dzięki i miłego oglądania. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mateusz. Witajcie w kolejnym vlogu. Bierzemy się dzisiaj na wycieczkę. Znaczy ja się wybiorę, a wy razem ze mną. I słuchajcie, na początku wam powiem tylko tyle, że zmieniam content kanału, tak? Czyli będzie o wiele mniej gier, a o wiele więcej vlogów. Ponieważ vlogi to jest coś, co bardziej umiem niż te gry. I ostatnio było więcej gier na kanale, mniej vlogów, dlatego ta aktywność tak bardzo mocno spadła. Ale i tak w sumie możemy tym rowerem pojechać. Cześć, to ja jestem z ziomkami. Siemaneczko. Jesteśmy na takim tutaj polu fajnym. Bardzo fajne miejsce. Tak. I ogólnie sobie siedzimy i gadamy. No. Dobra, to teraz Oliwier, mój ziomeczek, będzie skakał z tamtej górki, sobie fikołki robił. No, dawaj, pokaż co potrafisz. O ty gościu! Dawaj się teraz sturlaj temu. To nieźle. Oba. A ja tak nie potrafię. Siemrybio! Ja tak nie potrafię, no i jak wy to robicie? A spróbuj chociaż. Coś tam potrafisz. Ja bym ściągnął nagrywał. Mogę się sturlać. Dawaj. A się nagrywa, czy jak jest problem? Nagrywa się. Jeszcze taki uśmiech. A tam są te kierowy. I... Gdzie te krowy? Krowy! Kierowski boso. Albo na głowę są takie. No takie, że się przyczepia i... To GoPro jest takie. No. Dobra, ogólnie to teraz idziemy na jakiś staw z ziomeczkami oczywiście. I gdzie ten staw, nie panie? Ma. Wody prawie nie ma. Jest woda. Ile? Ale tego to byśmy nie przeskoczyli. No tego nie, ale byś przeszedł. No przecież tak. A masz zapał? Mam dla was zagadkę. Kto się geografii uczy, na pewno wie. No, dawaj zagadkę. Jaką skałę macierzystą? O matko! Lewa bagienna. Odpowiedzcie w komentarzach. Powiem wam kawą. Ja sobie usiądę. Czym się różni przyjechany kot od przyjechanego Żyda? Przed przyjechanym kotem są ślady hamowania. A więc ja wam już bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że się spodobało. Teraz naprawdę będzie o wiele więcej vlogów. Niedługo wybieram się na wycieczkę, a więc będą jeden albo dwa naprawdę mega długie i ciekawe, moim zdaniem, filmy. W ogóle macie ankietę w prawym górnym rogu i możecie odpowiedzieć, czy podoba wam się to, że zmieniłem content na vlogi. Możecie odpowiedzieć tak lub nie. Zobaczymy, czyli głosów będzie więcej. Ja już nie przedłużam. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.